Witam i zapraszam na 10. odcinek przygód Wojownika w Diablo 1. Gramy w pierwszą część gry Diablo, która opowiada o mieszkańcach miasteczka Tristram zaatakowanych przez potwory, które zalęgły się w podziemiach katedry. Aby pozbyć się tych potworów, mieszkańcy wynajmują wojownika, mojego bohatera, który niestrudzenie w każdym odcinku schodzi coraz głębiej do podziemi katedry i pokonuje wszelkie hordy potworów, jakie tam spotka, przy okazji zdobywając doświadczenie, ekwipunek i złoto, a także chwałę. W tej chwili mój wojownik ma 17 poziom, mamy 83 punkty siły, 60 punktów zręczności, 176 punktów życia, klasa zbroi 76, atak 97%, obrażenia 15-22 i 20% odporności na błyski. Z naszego ekwipunku posiadamy 4 unikaty, maczugę Civbera, koronę nieumarłych, optyczny amulet oraz pierścień bogów, a także 3 przedmioty magiczne, magiczna zbroja, magiczna tarcza oraz magiczny pierścień. Nie będę dzisiaj ich szczegółowiej opisywał, ponieważ w poprzednim odcinku też było opisywane. Dzisiaj idziemy wykonać zadanie Kowadło Furii. Musimy dla Griswolda pozyskać Kowadło Furii, a ja na dzisiejszy odcinek zamieniam sobie broń. Zamiast maczugi Civbera zakładam Bastard Sword, ten sam, który utracił jeden punkcik maksymalnych obrażeń, gdy odbieraliśmy jedną z kapliczek. I teraz rozpoczynamy zmagania. Jadopluj na początek oraz żabi demon. Dwa nowe typy przeciwników, dwa nowe typy potworków. Następni przychodzą. Moim mieczykiem w miarę szybko udaje mi się ich eliminować. Oznacza to, że obrażenia jak na ten etap są spoko. Teraz duża grupa żabich demonów oraz jadopluj. Walczymy oczywiście, postaram się ich załatwić, ale ciężko. Gdy we mnie strzelają z dystansu, te jadopluje i jednocześnie muszę walczyć z żabimi demonami z bliskiej odległości. Jakoś to idzie. Powoli, ale jakoś w miarę się udaje ich wykańczać. Następny padł. Jeszcze jeden żabi demon. Udało się ich załatwić. O kurczę, teraz przyleciała cała horda tych jadoplui. Z elitarnym szefem zauważyłem na czele. W takim razie ja się wycofałem, nie będę ryzykował. Teraz uciekam, cała horda do mnie podbiegła. Pójdę sobie może gdzieś indziej zupełnie. Ta grupka już nadbiegła w moją stronę. Jeszcze potkę zabieram. Przybliżają się. Tak mi się nie uda. W takim razie idę sobie naokoło.
Jednego udało mi się od grupy odłączyć, załatwiłem go. To jest następny, który się odłączył od grupy, idę go załatwić. Zaraz sobie po kolei, powolutku ich wystrzelamy. Trzeba tylko cierpliwości. Teraz nie udało mi się w nich trafić, kurczę. Ale jeden jest. Drugi też. Teraz uciekam, jeszcze ten elitarny został. Jeszcze jeden jego sługus chyba. Nie, dwóch zostało sługusów. Trafiają we mnie. Kubańcy. Pełnię sobie potki leczenia. Pasku. Jeszcze zobaczę te skrzynki. Do tamtej grupki zaraz wrócę, ale może teraz trochę się rozejrzę po innej okolicy. Tam mi zostało trzech. Będzie jeszcze na pewno okazja, żeby tam podejść, więc jeszcze się wrócę, ale teraz może powalczę z innymi grupami dla odmiany. Tu też ja dopluję oraz żabie demony. Jest kubka złota, następna. Patrzę, czy coś jeszcze. Coś tam jeszcze jest. Ale najpierw załatwię tego żabiego demona. Kroll of Mana Shield wyleciał. Jeszcze beczki zobaczymy. Pusta, pusta. Pusta, pusta. I pusta. 5 razy pusta beczka. Ostra muzyczka teraz towarzyszy moim zmaganiom. Są następni jadopluje, a także szlamowy goniec. A tu nadbiega pan obsydianu. Załatwiony. Jeszcze większa grupa panów obsydianu lub szlamowych gońców, albo jednych i drugich. Jest jeszcze elitarny szef wśród nich. Załatwiłem teraz jednego i się wycofuję. Jest elitarny szefo obok. Teraz z nim walczę. Udało mi się go pokonać. Jeszcze trzech zostało. Dwóch. Jeden. I załatwieni. Cała grupka wykończona. Trochę mi zjechali życia, ale udało mi się ich wykończyć. Wyleciała unikalna zbroja z zabitego chyba tego szefa. Myślę, że na pewno z niego. Student Leather Armor. Zaraz sobie na miejscu ją zidentyfikuję.
nie jest taka potężna. 25 klasa zbroi, minus 2 obrażenia od wrogów, wysoka wytrzymałość, minus 3 do atrybutów. Na tym etapie już nie jest zbyt potężna moja zbroja niebieska, magiczna. Wydaje mi się być lepsza. Ma więcej obrony, daje dożywotności, więc nie będę jej wymieniał. Teraz walczymy z kolejnymi hordami przeciwników, którzy mnie atakują bez ustanku. Jeszcze tam wyleciała zbroja. Jest cała horda przeciwników. Jedni strzelają, inni atakują z bliska. Ogólnie totalna zadyma, można powiedzieć. Full wojna. Walka na wyniszczenie. Kto przetrwa, a kto padnie. Dobrze, że wykradam życie, to w miarę jakoś jestem w stanie się utrzymywać. Teraz załatwimy te klany. Klany nocy tym razem. Ciężko się ich gania. Jest tam kowadło. W tym miejscu mamy kowadło furii. Po środku. Jeszcze następna grupa nadbiegła. Walczę. Szlamowy goniec kolejny. I kolejny. Próbują mnie atakować szarżą. Naprawdę mój mieczyk się spisuje wyśmienicie, bym powiedział. Taki biały, podstawowy mieczyk. No może nie taki podstawowy, bo z obrażeniami to całkiem już spoko. Ale taki po prostu biały mieczyk, a daje radę. Jadopluj. Załatwiony. Wypadła z niego laska. Magiczna laska chyba. Jeszcze tych załatwimy. Uciekają. Jeden dorwany. Drugi dostał strzała, ale uciekł jeszcze. Szlamowego gońca po drodze załatwiłem. Teraz jeszcze jeden. Udało mi się ich załatwić. Dam sobie punkciki w siłę. Wzrosły nam obrażenia znowu. Więc ogólnie bardzo fajnie. Jeszcze jeden szlamowy goniec. Załatwiony. Teraz rozglądam się, gdzie ta laska wypadła. Tu jest zwój Inferno. Jeszcze złoto leży. Chyba już zabrałem to złoto. To kowadło. Tego kowadła tak normalnie nie zabiorę. Zrobię tak, że wyrzucę tą zbroję teraz. Pójdziemy z tym kowadłem. Najpierw oddamy Griswoldowi. Zakończymy zadanko. Dostaniemy nagrodę. Jeszcze wyrzucę tę unikalną zbroję tu na kupkę moich przedmiotów do kolekcji, których nie używam. Dlaczego nie mogę jej wyrzucić? Nie wiem, z jakiegoś powodu nie mogę tej zbroi wyrzucić. Spróbuję teraz, dobra. Poleciała gdzieś dalej. Może byłem za blisko, nie wiem. Nie wierzę. To kowadło furii. Świetna robota. Teraz pokażemy tym draniom, że nie ma takich broni w piekle, które byłyby bardziej śmiercionośne niż te stworzone przez ludzi. Weź to i niech światłość cię chroni.
Otrzymaliśmy miecz, unikalny Griswold Edge, klingę Griswolda. Idę sobie zidentyfikować ten miecz oraz łuk przy okazji do Griswolda, do Deckarda Cain'a. Sprzedamy łuk. Ten mace też sprzedaje. Klinga Griswolda jest warta 10,5 tysiąca. Ale chyba nie będę jej sprzedawał, co? Obrażenia podstawowe 4,12. Dodatkowe obrażenia od ognia 1,10. Szansa na cios 25%. Szybki atak. Czyli będzie szybsza ta broń od tego miecza, który posiadam. Odrzucanie celu 20 domany. Tego akurat nie potrzebuję i minus 20 punkty życia niestety. Ale i tak ją chwytam. Przedam sobie już ten Bastard Sword. Idę jeszcze zakupić potki. Trochę potek mi ubyło podczas walki, więc zakupię sobie kilka. Uzdrowię się też u Pepina. Mam potki many, które muszę sprzedać, jak będę u Adri. Na razie je noszę. Mało kosztują te potki, ale i tak je trzymam. Jakoś tak mam, że nie mogę z nich zrezygnować. Tak myślę, że każda sztuka złota później w pewnym etapie może okazać się tak ważna i może mi zabraknąć kilku sztuk złota, żeby sobie kupić jakąś tam zbroję czy broń, prawda? Że sprzedaje nawet potki. Tu jest ta laska. Jednak biała ta laska była. Po prostu zbieractwo to mój nawyk. Zbieractwo w Diablo 2, w Diablo 3, w Diablo 1. Nieważne jaka wersja Diablo. Wszędzie zbieram przedmioty i sprzedaję, a tutaj w jedynce tak naprawdę taka sama wartość większą niż w drugiej części, prawda, czy w trzeciej. A szczególnie większą niż w drugiej, powiedzmy, więc naprawdę opłaca się zbierać. Hunter's Bow tu jeszcze leżał. Jest też kubka złota. Z nowym mieczykiem teraz może powalczymy z tą grupą. Trzech zostało mi tam, tak? Trzech ostatnich do wykończenia. Kurczę, teraz źle pobiegłem. Nie udało mi się ich rozdzielić jakoś. Teraz biegnę za jednym z nich. Może się uda? Jednak nie. Jednak mnie atakują, ale teraz mi udało się go rozdzielić i padł. Mikstura czarna zręczności z niego wyleciała. Teraz biegnę za szefem. Pogonimy bossa. Będzie sam, to nie będzie taki hojrak. I widzę go niestety. Nie mogę go atakować, bo go w ogóle nie widzę przy tej ścianie. Muszę się jakoś przestawić. Jeszcze jest we dwóch są. Dobra, z tego wyleciała mana. Teraz biegnę za szefem. Teraz może go załatwimy. Tylko muszę go dorwać. Zadałem mu kilka ciosów, ale odbiegł. Ucieka skubaniec. Taki jest cwaniak. Udało mi się go pokonać.
Co to za dźwięki? A, od kwasu. Stałem w kwasie. Mówię, co to za dźwięki mojego wojownika. Jeszcze użyję sobie eliksiru zręczności. Zręczność wzrosła o jeden punkcik. Grupa specjalna załatwiona. W takim razie idziemy powoli dalej. Obejść jeszcze tą mapkę do końca. Znaleźć przejście na kolejny poziom. Jeszcze grupa. Żabie demony. Sprawdzam, czy nic z nich nie wyleciało, ale nie. Tego kupeczka złota, jeszcze ten fragmencik też patrzę sobie dokładnie, żeby nie pominąć jakiegoś kuferka. Tu nic nie ma po drugiej stronie tej lawy. Jest szlamowy demon, to był, tak? Szlamowy demon? Jakiś tam szlamowy, rogaty wojownik, niech będzie. Jeszcze wejdę w ten zakamarek. Ale nic nie ma. Już widzę zejście na 11 poziom, na pewno to będzie to. Mały kuferek. Tak jest, zejście na 11 poziom, ale jeszcze mamy do pokonania parę grupek pewnie przeciwników w ostatnich fragmentach mapki. Teraz sobie uzupełniam powoli życie. Atakując tych żabich demonów. Tu jeszcze coś wyleciało z niego, czy nie? Wyleciało coś. Gdzie to jest? Jestem przeciążony. Longbow wyleciał. Nie mam gdzie go zabrać. Chyba, że zrobię tak, że tu potki many wrzucę, bo i tak nie mam co innego wrzucić. Ten longbow też będzie tani, ale go biorę, no co tam. I tak będę szedł z powrotem i tak to sprzedam wszystko. Parę groszy więcej będzie na jedną, chociaż dodatkową potkę leczenia będzie. Jeszcze Spiked Club wyleciał. Spiked Club. Tego Spiked Clubu już nie podniosę dodatkowo, więc muszę się wrócić. Chcę czy nie, wracam się do miasta, sprzedam te cztery elementy i dopiero wrócę się jeszcze raz. Przy okazji uzupełnię sobie potki leczenia, a tą laskę sprzedam sobie już później. Laskę i te potki many mogę sobie sprzedać już po nagrywaniu, po odcinku. Żeby nie zabierać czasu na takie pierdoły w tym odcinku. Co ci dolega, przyjacielu? Uzdrowimy się, kupimy parę potek leczenia. Sprzedamy jeszcze sprzęt niepotrzebny Griswoldowi. Zrobić? Możesz kupić ode mnie przedmioty. Gold Bow 1485. O, ten klub jest bardzo ładnie wart. Prawie 6000. 1000 zł za ten, za ten topór. I Long Bow 62. Ten biały.
Ale niech będzie. Ile złota mam na koncie? 32 tysiące i sporo przedmiotów jeszcze leży, w razie czego gdybym potrzebował więcej gotówki na zakup jakiegoś super przedmiotu od Griswolda. Teraz podniosę tą laskę. Jeszcze ten narożnik, zobaczymy. Pusto. Większość mapki została już odkryta i większość potworów zabita, ale może gdzieś jeszcze nie byłem, może gdzieś jeszcze jakaś jedna grupka się czai. Jeszcze tu zbroja leżała, Skalemail to taka biała. A, ja ją wyrzuciłem, jak zabierałem to kowadło. Teraz sobie przypominam, to taka biała podstawowa zbroja. Ale parę stówek powinna być warta. Sprawdzam jeszcze te miejsca, gdzie leżą zwłoki zabijanych potworów, czy tu żadnych przedmiotów czasem nie pominąłem, albo kubek złota. Wydaje się, że wszystko zostało przeze mnie zabrane. Coś się ujawniło tu. Złoto. Jeszcze kupeczkę złota podniosłem. Raczej wszystko zostało już oczyszczone, nie ma żadnego potwora żywego na planszy, na tym poziomie. W takim razie idę już w kierunku przejścia na poziom numer 11. Przechodzimy na 11 poziom. Jeszcze tylko ten mały kuferek sobie zobaczę. Pułapka mnie zaatakowała. Jeszcze jeden mały kuferek i od razu grupa. Bestia jamy. Następny typ. Okej, udało się ich załatwić. Dobra, dalej nie walczę. To już jest na następny odcinek. Tutaj sobie zakończymy. Ja tylko zwój portalu jeszcze odpalam. Pójdziemy do miasta. I w mieście zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Udało nam się kolejny unikat pozyskać. Fajny mieczyk, szybki atak, obrażenia od ognia. Więc myślę, że troszeczkę nim powalczymy na pewno przez jakiś czas. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, komentarz, suba, a my się słyszymy przy okazji kolejnych odcinków z serii Diablo 1, albo widzimy i słyszymy przy okazji innych serii na moim kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.